Ja jestem po raz pierwszy u Kuby i pewnie nie byłoby mnie, gdybym nie dał mu słowa jakiś czas temu. Kuba był gościem przy jednym z naszych przedsięwzięć i wtedy dogadaliśmy się, że on się zgodzi przyjść do nas pod warunkiem, że ja przyjdę do niego do programu. Ja bardzo lubię ten format i bardzo cenię Kubę, absolutnie. Uwielbiam go jako rozmówcę. Rozmowy z nim w ogóle prywatne, może nie jakiejś ogromnej ilości, ale ta rozmowa z nim jest czymś wymagającym z jednej strony, a z drugiej strony niesamowite. No, Kuba ma tak duży zasób wiedzy, ma taką lekkość wyciągania tej esencji. To jest naprawdę rzadko spotykane i to u niego przychodzi zupełnie naturalnie. To nie jest wymyślone, to nie jest wymodelowane. Chociaż Kuba jest pewnie jednym z najlepiej przygotowanych w ogóle showmanów. I czy to się tyczy desek teatru, czy swojego programu, jest doskonale przygotowany. Ja też nigdy nie sądziłem, żeby moja obecność w tym programie była dla widzów super interesująca z prostej przyczyny, że ja mam to swoje życie bardzo poukładane i są rzeczy bardzo w moim życiu ciekawe, interesujące i wyjątkowe, ale one są szalenie prywatne, więc ja chyba też nie jestem osobą, która lubi takimi rzeczami się dzielić publicznie, no ale z drugiej strony mam już swoje 30, prawie 6 lat. Tak więc obecność u Kuby ani mojego życia nie zmieni. Aczkolwiek, tak jak mu powiedziałem później po spotkaniu, to było bardzo miłe 1,5 godziny. To był fajny czas. Cieszę się, że tam na tej kanapie usiadłem. Ale też to dobrze, że jestem teraz na tym etapie życia, bo gdyby mnie tam zaprosił, gdy miałem lat 20, sądzę, że mogło to wyjść zdecydowanie gorzej. Kuba namawiał mnie no z 15 lat, ale teraz, gdy to się już udało, to namawiał mnie bardzo krótko. No, Kuba jest też biznesmenem, tak więc mi zależało na czymś bardzo mocno i jemu na czymś zależało, tak więc zrobiliśmy interes.